Bardzo mi miło być tutaj u Państwa występującą. Tak sobie pomyślałam, że właściwie może należałoby zacząć od powiedzenia, czym psychologicznie ta osobowość jest, bo wszyscy pewnie to jakoś czujemy. I rzeczywiście psychologicznie też mówi się o tym, że osobowość jest pewnym względnie trwałym zbiorem różnych dyspozycji i cech, choć w takich nowszych podejściach też się mówi o tym, że to niekoniecznie są tylko cechy, ale też pewne procesy, które są dla danej osoby akurat charakterystyczne. Ale w każdym razie jest to coś, co różni daną osobę od innych osób i coś, co zostało w psychologii wprowadzone, dlatego że zauważono, że dana osoba w różnych sytuacjach może się zachowywać bardziej podobnie i spójnie niż nawet różne osoby w tej samej sytuacji. Czyli istnieje jakaś taka specyficzność reagowania, że każdy z nas jest indywidualną jednostką, która funkcjonuje nieco inaczej. Natomiast no, nie chciałabym o samej osobowości tutaj dużo mówić, bo badań też jest wiele na ten temat, ale właśnie pomówić troszkę o rozwoju. Przy czym też, jak tutaj Państwu właśnie chciałam pokazać, o tym rozwoju osobowości mówimy wtedy, kiedy chcemy opisać zmiany różnego rodzaju. To mogą być zmiany w jakimś funkcjonowaniu takim nawet bardziej poznawczym czy intelektualnym, zmiany w funkcjonowaniu emocjonalno-uczuciowym, zmiany w motywacji, zmiany w naszym przystosowaniu do sytuacji, do środowiska, zmiany w kontaktach interpersonalnych czy zmiany w obrazie siebie. I właściwie ja tutaj się skupię głównie na takich zmianach w funkcjonowaniu emocjonalno-uczuciowym i zmianach w motywacji. I chciałabym też pomówić o tym, co ostatnio cieszy się jakąś popularnością, jeśli chodzi o różne takie właśnie rozwojowe tematy, o poczuciu szczęścia i dobrostanie. Dlaczego tak? Ponieważ postanowiłam powiedzieć o tym, na co my też mamy największy wpływ, decydując się właśnie na ten rozwój i o tym, na czym się sama najlepiej znam. Więc będę mówiła pewnie wybiórczo o pewnych takich aspektach, ale być może właśnie o takich, na które też mamy największy wpływ, żyjąc i się rozwijając. I myślę, że to jest tak z tym rozwojem, jak się mówi w ogóle o rozwoju człowieka, że on oczywiście dokonuje się w dużym stopniu spontanicznie. Przynajmniej ten rozwój taki biologiczny człowieka, prawda, rozwój różnych zdolności, nie wiem, motorycznych, poznawczych, w dużym stopniu to się dokonuje spontanicznie. Z rozwojem osobowości jest tak, że tutaj rzeczywiście możemy coś skutecznie przyspieszać albo nieraz skutecznie spowalniać, jeśli trafimy na jakieś warunki, które nie sprzyjają tym rozwojowym zmianom. I możemy mówić o różnych metodach tutaj stosowanych, metodach, które pozwalają nam przyspieszać jakieś zmiany, takie korzystne zmiany właśnie w tym naszym funkcjonowaniu. I możemy na przykład jako takie metody rozwijać naszą wiedzę. Możemy korzystać z różnego rodzaju treningów, warsztatów, które rozwijają nasze umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacja, asertywność i różne inne, których teraz jest wiele. Ale oczywiście są też różne inne metody, tak? I rozwijamy się też spotykając się z innymi ludźmi, rozwijamy się podróżując, rozwijamy się tak naprawdę podejmując różne aktywności, w związku z którymi tak naprawdę wychodzimy poza to, co do tej pory wiedzieliśmy i potrafiliśmy. I dosyć dobrze o rozwoju osobowości mówiła psychologia humanistyczna, która niedawno, od niedawna może tak, w ramach psychologii pozytywnej też się doczekała różnych badań związanych z pojawiającymi się wtedy teoretycznymi takimi postulatami. I chciałabym pokazać Państwu taką piramidę potrzeb Maslowa. Być może Państwo kiedyś ją widzieliście, ona przenika z psychologii do różnych innych dziedzin, ale chciałabym się skupić tutaj na tym wierzchołku piramidy, tak? Bo my wszyscy musimy zaspokajać w życiu pewne podstawowe potrzeby. Potrzeby fizjologiczne, musimy jeść, spać, oddychać, potrzeby bezpieczeństwa, czyli musimy mieć jakieś schronienie, czuć się bezpiecznie,
potrzeby takie związane z relacjami z innymi ludźmi, potrzeby dotyczące własnej kompetencji, akceptacji, szacunku i samego siebie i u innych. Ale gdzieś na samym szczycie są te potrzeby samorealizacji, nazywane tutaj potrzebami wzrostowymi. I to one okazuje się, że najbardziej właśnie są związane z rozwojem. Te potrzeby podstawowe, dopóki je zaspokajamy, to właściwie utrzymujemy swój organizm i fizjologicznie, i psychicznie na takim, powiedzmy, poziomie równowagi. I to są potrzeby, które same będą się pojawiały i bez względu na to, czy chcemy, czy nie, one będą się domagały zaspokojenia, tak? Czyli na przykład jak brakuje nam kontaktu z innymi ludźmi, no to to nas będzie popychało do tego, żeby wychodzić, szukać, pytać, prosić i zabiegać o ten kontakt z innymi ludźmi. Trochę podobnie na zasadzie tego mechanizmu jedzenia i głodu, tak? Że jak jesteśmy głodni, to poszukujemy czegoś do zjedzenia i zjadamy, najadamy się i na jakiś czas nam wystarcza. Z potrzebami samorealizacji jest tak, że tutaj właściwie można powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czyli jak ja już się raz zdecyduję, że chcę realizować jakiś swój potencjał, albo tam są też takie potrzeby wiedzy i rozumienia, że chcę zgłębiać jakąś wiedzę, to właściwie ciężko powiedzieć, kiedy ta potrzeba zostaje zaspokojona. Ja już różnymi metodami będę dążyć do tego, żeby tę potrzebę zaspokajać. I to są te potrzeby też, które nas najbardziej różnicują indywidualnie, tak? Że bardzo się różnimy tym, w jaki sposób się samorealizujemy. Bo możemy się realizować pomagając innym, możemy się realizować zdobywając kolejne szczeble jakiejś kariery, możemy się samorealizować będąc rodzicami, tak? To może być bardzo, bardzo różne. To jest nieraz utożsamiane z tym, że właśnie jak widzimy, że ktoś się wspina po szczeblach kariery, to mówimy o samorealizuje się, tak? A to może być bardzo różnie. Ktoś, kto się wspina po szczeblach kariery, można go zapytać też, po co on to robi. I może się okazać, że on bardziej z powodu niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa to robi, na przykład albo szacunku i aprobaty, niż samorealizacji. Maslow mówił tak o tym filozoficznie, że kiedy pojawia się ta potrzeba samorealizacji, to jest tak naprawdę potrzeba bycia tym, kim ma się być. Tak? No i to jest takie może niedodefiniowane. Natomiast współcześnie psychologowie pozytywni pokazują, że każdy z nas ma pewien swój potencjał. Tak? I tak jak mamy różne cechy osobowości, różne takie nasze charakterystyki, to wśród nich są takie, które jakoś w największym stopniu nas charakteryzują i które można uznać za taki właśnie potencjał nasz, który możemy rozwijać. I najskuteczniej się rozwijamy i też największy poziom szczęścia osiągamy wtedy, kiedy rzeczywiście uchwycimy to, co jest tym naszym potencjałem. No i w tej dziedzinie zaczynamy się rozwijać. Tak? Nieraz to się dzieje w szkole, wtedy, kiedy na przykład podejmuje się decyzję o tym, jaki kierunek studiów wybrać, a nieraz to się dzieje całkiem późno w życiu, tak? Jak ludzie nagle mówią, kurczę, całe życie właściwie robię co innego niż to, co chcę, albo to, co mi dobrze wychodziło zawsze. Bo właśnie można poznać to, jaki jest mój potencjał po tym, co dobrze wychodzi. Ja jeszcze pokażę później właśnie takie różne cechy nasze, które tym potencjałem mogą być. No i okazuje się, że te osoby, które rzeczywiście rozwijają się, realizując tą potrzebę samorealizacji, bardziej, jakby tak bardziej obiektywnie postrzegają rzeczywistość i mają lepsze relacje w ogóle ze światem, z innymi ludźmi, ze światem. Też Maslow mówił, że takim osobom nie towarzyszą jakieś takie emocje w stylu poczucie winy na przykład. To nie znaczy, że te osoby są jakieś doskonałe, tak, i nie popełniają błędów. Nie, ale one potrafią sobie z tymi błędami też jakoś radzić i z nimi żyć. Te osoby mają też takie dobre relacje z innymi ludźmi. Nie potrzebują innych za wszelką cenę albo do czegoś, tylko po prostu traktują te relacje partnersko. I Maslow też mówił, że takim osobom bliskie są tak zwane doświadczenia szczytowe, czyli takie momenty poczucia pełni istnienia, takiej radości, która nas zalewa, która jest związana z tym, że czujemy się świetnie i myślimy sobie, to jest właśnie ten moment, dla którego warto żyć. I takie osoby doświadczają dużo takich momentów.
I polski psycholog, profesor Kozielecki, właściwie też mówił tutaj o rozwoju, mówiąc właśnie w ten sposób, że ten rozwój jest związany z wychodzeniem poza nasze dotychczasowe doświadczenie. I on to wychodzenie poza nasze doświadczenie dotychczasowe nazywa transgresjami. I takie transgresje mogą być różne na poziomie społecznym, w ogóle one się mogą dokonywać też, możemy przykładem transgresji naturalnych, które profesor Kozielecki wymieniał, jest rozwój medycyny, rozwój na przykład różnych, no nie wiem, szczepionek na jakieś choroby, tak? Gdybyśmy nie wychodzili poza to, co do tej pory nam tylko wiadomo w tej dziedzinie, prawda, no to nie byłoby takiego postępu i nie można by było jakby swojego zdrowia modyfikować, przedłużać życia dzięki nowym lekom, nowym szczepionkom i tak dalej. Ale też cały taki dorobek kulturowy, sztuka, nauka, to też jest wychodzenie poza dotychczasowe doświadczenie, tak? Próbowanie czegoś nowego. To zazwyczaj jest związane, tego typu rozwój, mówi się nieraz, że to jest takie wychodzenie poza strefę komfortu, tak? Czyli ja to, co znam, to funkcjonuje w tym i w pewnym momencie właśnie się pojawia, czy nie zrobić by czegoś nowego, czy nie nauczyć by się czegoś nowego, czy nie spróbować by czegoś nowego. I temu zazwyczaj też towarzyszy nie tylko taka chęć i nadzieja, że będzie lepiej, ale towarzyszą też jakieś obawy. Tak? Nieraz się obawiamy tego, że no właśnie, może zacznę się rozwijać, czy zacznę zgłębiać jakąś wiedzę, a to na przykład będzie jakieś nieprzyjemne, albo jednak mi nie będzie pasowało, prawda? Że to też się obawiamy, bo jest to jakaś zmiana. Ale jak te negatywne emocje w sobie opanujemy, to okazuje się, że taka zmiana zazwyczaj właśnie taka transgresyjna sprzyja rozwojowi. Dziś podczas wywiadu radiowego zostałam tak pociągnięta trochę za język też przez panią redaktor w związku z tym, gdzie ten rozwój osobowości ma swój początek, jakby co go umożliwia na początku. I tutaj z kolei teoria Rogersa przychodzi nam z pomocą, który mówił, że żeby człowiek mógł się rozwijać, to pierwszą potrzebą, którą trzeba zaspokoić, jest taka potrzeba pozytywnej samooceny. I to już w relacjach gdzieś tam na początku dzieci rodzice, czy dzieci opiekunowie, czy dzieci inni bliscy, mały człowiek może otrzymywać coś, co się nazywa bezwarunkową akceptacją, albo coś, co się nazywa warunkową akceptacją. Ta bezwarunkowa akceptacja, zaraz troszkę więcej powiem, czym ona jest, ona prowadzi właśnie do tego, że ta nasza potrzeba pozytywnej oceny jest zaspokojona i nie musimy potem światu udowadniać, robiąc różne rzeczy, że jesteśmy wartościowymi osobami, ale możemy się skupić właśnie na tej samoaktualizacji czy samorealizacji, na rozwijaniu siebie. Czyli okazuje się też, że dla tego rozwoju osobowości w tym podejściu konieczni są tak naprawdę inni ludzie, prawda? To jest też taki znaczący czynnik. Nieraz to są te osoby, które spotykamy wcześniej w życiu. Bywa tak, że dla niektórych pierwszą osobą na przykład, która ich bezwarunkowo akceptuje, jest gdzieś tam w dorosłym życiu terapeuta, tak? No ale to też można jeszcze, powiedzmy, wtedy trochę odwrócić, tak? I otrzymać tą bezwarunkową akceptację i jakby ułatwić sobie też w ten sposób rozwój, przynajmniej według Rogersa tak jest. Ta bezwarunkowa akceptacja, powiedziałam, że powiem o niej trochę, co to takiego jest. To w ogóle taki właśnie element relacji, który sprzyja budowaniu kontaktu i sprzyja też rozwojowi. I ta bezwarunkowa akceptacja oznacza, że akceptujemy osobę taką, jaką ona jest. To nie znaczy, że musimy akceptować wszystkie jej zachowania i że zawsze musi nam się podobać to, co ona robi. Tak? Natomiast nawet jeśli ta osoba zrobi coś, co nam się nie spodobało, to nie oznacza, że przestajemy dawać jej uwagę, przestajemy ją kochać. Tak? No, nie wiem, takim przykładem często podawanym jest to, że na przykład dziecko
zbija jakiś drogocenny wazon, który jest rodzinną pamiątką, tak? No i możemy być wściekli nawet na to dziecko, że to zrobiło, ale to nie oznacza, że mówimy mu od tej chwili, tak, w ogóle i zniknij mi z oczu i nie chcę cię znać, tylko mówimy, no nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś dobrze, źle się stało, no ale tak, dalej jakąś swoją uwagę i swoją miłość tej osobie dajemy. Ja zawsze opowiadam taki przykład, jak mówię o tym, kiedyś w przychodni spotkałam tatę z małą dziewczynką i ta dziewczynka, taka 3-letnia, wkładała cały czas ręce do buzi i tata mówi w pewnym momencie do niej, wyjmij te ręce z buzi, zobacz jaka jesteś brzydka. Tak? Tutaj mówi się też właśnie przy tej bezwarunkowej akceptacji o tym, że nie ocenia się całej osoby, ewentualnie zachowania, tak? Czyli z czym innym by było, gdyby powiedział jej brzydko robisz, tak? Natomiast jak mówi jej jesteś brzydka, jeszcze dziewczynka słyszy to od taty być może wiele razy dziennie, tak? Przez dłuższy czas, no to jest coś, co może być właśnie takim sygnałem warunkowej, a nie bezwarunkowej akceptacji. No i ta bezwarunkowa akceptacja w relacjach właśnie bardzo sprzyja tej samorealizacji. I jednym z takich pewnie celów naszego rozwoju i tego, że my chcemy właśnie doskonalić nowe umiejętności, czy przyswajać nowe umiejętności, czy zyskać jakąś wiedzę, jest też to, że w związku z tym rozwojem podnosi się nasz poziom szczęścia. Tak, taki rozwój osobowości utożsamia się nieraz z czymś, co nazywa się w psychologii dobrostanem psychologicznym. I ten dobrostan psychologiczny to jest właśnie taki element naszego ogólnego poczucia szczęścia. No i wyobraźcie sobie Państwo, że psychologia bardziej systematycznie poczucie szczęścia zaczęła dopiero gdzieś w latach 90. ubiegłego wieku badać. I teraz tych badań już jest sporo. Ale to wtedy właśnie zauważono szereg takich niepokojących zjawisk społecznych na przykład i stwierdzono, że psychologowie głównie się zajmują tak naprawdę radzeniem sobie z różnymi negatywnymi zjawiskami, a brakuje trochę wiedzy o tym, jak promować, jak ułatwiać no właśnie rozwój, zdrowie psychiczne czy poczucie szczęścia. I nawet jak się jeszcze kilka nawet lat temu przeglądało różne słowniki, encyklopedie psychologiczne i szukało różnych haseł, na przykład właśnie czym jest zdrowie psychiczne, albo czym jest szczęście, albo czym jest rozwój, to niewiele tam było napisane. Natomiast o różnych zaburzeniach, na przykład o depresji, można było owszem przeczytać bardzo dużo. Tak? No, teraz to się już zmienia i coraz więcej też wiadomo o tym, jakie są przyczyny odczuwania szczęścia i jakie są jego konsekwencje. Czyli jak zadamy sobie pytanie właśnie w ten sposób, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi, czyli właśnie osiągają ten rozwój psychologiczny i ten rozwój osobowości w sensie tego dobrostanu psychologicznego czy psychicznego, to okazuje się, że są różne elementy tego szczęścia, tak? I tak najgłębiej jest coś takiego, co nazywane jest wolą życia. Tak? Później jest coś takiego jak, czyli taka w ogóle chęć ogólna do tego, żeby istnieć. Tak jak powiedziałeś, że wtedy się rozwijamy, kiedy chcemy, tak, a jak już zdecydujemy, że nie, to się zwijamy. I rzeczywiście tutaj też by chodziło o tą chęć, tak? Że my chcemy istnieć, uważamy, że życie jest ogólnie czymś wartościowym. I dopiero nad tym są nadbudowane różne bieżące elementy, bardziej elementy szczęścia związane bardziej z oceną tego, co się dzieje w naszym życiu. Ale jeśli tą wolę życia mamy, to okazuje się, że w tym życiu mogą zdarzać się nawet bardzo negatywne rzeczy, ale my sobie z tym będziemy radzić. I nieraz jest tak, mówi się w psychologii o czymś takim jak potraumatyczny wzrost, taki rozwój. Nieraz jest tak, że nawet bardzo negatywne, traumatyczne wydarzenia powodują, że ludzie właśnie zaczynają wtedy się rozwijać i czują się bardziej szczęśliwi niż wcześniej, tak? Bo nagle dostrzegają jakieś elementy ważne. Ale prawdopodobnie jest to możliwe wtedy właśnie, kiedy ogólnie tą wolę życia posiadają.
I z badań z zakresu psychologii pozytywnej wynika, że na to nasze szczęście, jeśli chodzi już tak bardziej konkretnie o to, co się składa, to składają się takie trzy rzeczy. Składają się pozytywne emocje, składa się takie poczucie sensu, czyli to, że my mamy w życiu jakieś priorytety, wiemy, co jest dla nas ważne, wiemy, dokąd ogólnie zmierzamy. I składa się zaangażowanie, które jest tak związane bardziej właśnie z taką chęcią działania, motywacją. Ale często to zaangażowanie jest też powiązane z tymi naszymi mocnymi stronami. Także angażujemy się łatwiej w coś, co nam przychodzi z łatwością. Po prostu jakoś jesteśmy w tym dobrzy. I będę chciała Państwu powiedzieć troszkę o tym, jak rozwijać te elementy, jak można rozwijać, czy jak badania pokazują, jak rozwijać te pozytywne emocje, jak rozwijać poczucie sensu, ogólnie jak można rozwijać to swoje poczucie szczęścia na podstawie różnych tych elementów. Natomiast jeszcze zanim to powiem, że są różne badania pokazujące, że konsekwencje tego dobrostanu, rozwoju i poczucia szczęścia też są pozytywne. Te konsekwencje to takie udane relacje interpersonalne między innymi. One silnie wpływają na poczucie szczęścia i dobrostan, ale też są konsekwencją, że jak jesteśmy właśnie zadowoleni i samozrealizowani, to łatwiej nam nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Ale jest też trochę badań pokazujących, że ten dobrostan wpływa wręcz na fizyczne nasze zdrowie i długość życia. Badania, które pokazują, że spada na przykład ryzyko różnych chorób, na przykład udaru, że podnosi się odporność taka fizyczna organizmu i wtedy, kiedy dojdzie do jakiejś choroby, na przykład, nie wiem, musimy mieć operowany wyrostek robaczkowy, to dochodzenie do siebie po jakiejś chorobie też jest przyspieszone wtedy, kiedy dobrostan jest wysoki. No, są takie różne ciekawe badania pokazujące na przykład, że jak się szczepi ludzi na żółtaczkę typu B, to w zależności od tego, jaki jest ich poziom dobrostanu, to wytwarza się więcej lub mniej przeciwciał. Więcej przeciwciał się wytwarza u tych, którzy mają dobrostan wyżej. Także takie badania z pogranicza psychologii i medycyny pokazują właśnie, że tutaj to coś w tym jest, w powiązaniu ciała i psychiki. Chciałam Państwu powiedzieć o tym, z czym to poczucie szczęścia jeszcze się wiąże. Może powiem o kilku takich elementach, tych, które są najciekawsze. Nie będę przez to wszystko może przelatywać, ale badania pokazują, że im jesteśmy starsi, tym jesteśmy szczęśliwsi na przykład. To jest dla niektórych nieraz trochę zaskakujące, ale okazuje się, że jest taka właśnie asymetria, nazywa się to takim efektem pozytywności, związana z tym, że im jesteśmy starsi, tym więcej pamiętamy pozytywnych doświadczeń ze swojego życia, a nie negatywnych. Chociaż z reguły właśnie to te negatywne są takimi silniejszymi, ale ten efekt właśnie tej siły emocji negatywnych spada trochę z wiekiem. I też mówi się, że z wiekiem uczymy się o sobie i dzięki temu nie stawiamy sobie nierealistycznych celów na przykład. I nasze cele są bardziej dostosowane do tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć i nie rozczarowujemy się tak często, jak wcześniej w młodości. Okazuje się, że tym czynnikiem z tych, które tutaj są, który najsilniej jednak ma związek ze szczęściem, a wręcz pewnie wpływa na poczucie szczęścia, są relacje interpersonalne. A zaskakująco malutki jest wpływ dochodów i poziomu materialnego na poczucie szczęścia. I tutaj jest taka mapa szczęścia. To są wyniki z ostatnich kilku lat. Polska jest tutaj, nie wiem czy to widać, na 55. miejscu na świecie, jeśli chodzi o poczucie szczęścia. Rzeczywiście wśród tych pięciu
powiedzmy najszczęśliwszych krajów są w tej chwili państwa dość bogate, ale to się też zmieniało. Wcześniej na przykład tutaj regularnie pojawiała się Kostaryka, która wcale nie jest bogatym krajem, albo Butan, który też nie jest bogatym krajem. I jak widzicie państwo, też na czerwono są niektóre kraje afrykańskie, prawie cała Ameryka Południowa, a czerwone to najszczęśliwsze. Czyli wśród tych bogatych krajów są z jednej strony właśnie bogate kraje, ale też nie wszystkie, wśród tych szczęśliwych krajów są bogate kraje, ale też nie wszystkie, a z drugiej strony też bardzo ubogie kraje. I badania pokazują, trochę psychologiczne, jak to rozumieć. Pokazują, że pewien poziom dochodów, pewien poziom materialny jest nam potrzebny, żeby móc zaspokajać najbardziej podstawowe potrzeby. I tutaj rzeczywiście, jak te najbardziej podstawowe potrzeby związane właśnie z jedzeniem, dachem nad głową nie zostaną zaspokojone, to trudno nam się rozwijać później i osiągać w tym też poczucie szczęścia. Ale jak te potrzeby są zaspokojone, to później już możemy coraz więcej zarabiać i to już nie będzie powodowało dodatkowego przyrostu szczęścia. To pokazywano też właśnie na poziomie kraju, że na przykład produkt krajowy brutto w Japonii czy w Stanach w ciągu tam ostatnich dziesięcioleci wzrósł wielokrotnie, w Japonii czterokrotnie na przykład. I to się wcale nie przełożyło na czterokrotnie większe zadowolenie mieszkańców. Nie, to się nie przełożyło, to zadowolenie właściwie nie wzrosło, tak? Nam się często wydaje, że gdybyśmy mieli właśnie więcej, to byśmy byli szczęśliwi. To jest takie częste zniekształcenie opisywane właśnie w niektórych psychologicznych książkach. Natomiast jak się bada osoby, które na przykład niespodziewanie bardzo się wzbogaciły, to nieraz wręcz jest to dla nich problem, tak? I nieraz ich poczucie szczęścia wręcz spada. Natomiast dlatego nam się wydaje, żebyśmy byli szczęśliwi, jakbyśmy mieli więcej pieniędzy, że tak naprawdę my mamy w głowie, co my byśmy chcieli robić, tak? I często jest tak, że same te pieniądze nie przyniosą nam tego poczucia szczęścia, tylko właśnie robienie tego, co chcemy ewentualnie za te pieniądze robić, tak? A niektórzy znajdują sposób na to, żeby osiągać takie swoje cele i bez dodatkowych dochodów, czy przynajmniej tak dużych dochodów. Dobrze, pokażę państwu teraz 30 pozytywnych emocji. Wyobraźcie sobie państwo, że tych emocji pozytywnych jest 30 nie tylko, ale to są takie wybrane. Zachwyt, zakochanie, podziw, duma, rozbawienie, nadzieja, zainteresowanie, spokój, wdzięczność, radość, przyjemność, entuzjazm, zadowolenie, ufność, zachwyt, optymizm, rozluźnienie, satysfakcja i tak dalej. Nie będę wymieniać wszystkich, bo za chwilkę pokażę 10 takich, które najbardziej są związane ze wzrostem tego dobrostanu. I są to zachwyt, zakochanie, podziw, duma, rozbawienie, nadzieja, zainteresowanie, spokój, wdzięczność i radość. A szczególną rolę wśród tych 10 jeszcze wiele badań pokazuje szczególną rolę wśród tych 10 wdzięczności. Takiej wdzięczności, która może dotyczyć wdzięczności sobie, drugiej osobie, sile wyższej, Bogu, naturze. Różnie to jest pojmowane, tak? Ale taki stan, w którym ja czuję, że jestem wdzięczna, tak? Za to, że dzisiejszy dzień jest udanym dniem, tak? Albo za to, że mam jakieś zadowalające stosunki z rodziną, albo za to, że mogę przeżyć coś, tak, co akurat mnie spotyka. No za różne rzeczy można być wdzięcznym, ale też za to na przykład, że słońce rano zaświeciło i zrobiło mi się przyjemnie, tak? I nawet właśnie dostrzeganie takich drobnych, małych rzeczy, które powodują te pozytywne emocje, może wzmacniać ten dobrostan. Jest coś takiego, co nazywało się terapią przyjemnych czynności. I coś takiego psychologowie pozytywni przećwiczyli w Stanach Zjednoczonych z osobami, które przeżyły jakąś taką znaczącą trudność życiową, tak? Takie, którym zmarł ktoś bliski albo straciły pracę.
coś trudnego się w ich życiu stało. No i takie osoby brały udział właśnie w takiej terapii przyjemnych czynności, która, wyobraźcie sobie Państwo, polegała na niczym innym, tylko na tym, że najpierw przez 2 tygodnie wszyscy mieli codziennie, wieczorem, zapisywać sobie na karteczkach 3 do 5 rzeczy, które danego dnia były przyjemne, wzbudziły pozytywne emocje. Po tych 2 tygodniach to wszystko przynosili, analizowali razem z prowadzącym i zastanawiali się, które z tych rzeczy można wcielić w życie. Nam się wydaje, że my oczywiście wiemy, co wzbudza te nasze pozytywne emocje, ale jakbym teraz poprosiła Państwa, co przez ostatni miesiąc wzbudziło w Was pozytywne emocje, to daję sobie rękę, może nie głowę, rękę uciąć, że bardzo niewiele tego wymienicie. Tak? Bo zapominamy, bo się na tym nie skupiamy. Natomiast jak codziennie to notujemy, to okazuje się, że zaczynamy po pierwsze dostrzegać więcej tych przyjemnych elementów, po drugie trochę sami je potem prowokować, tak? Bo myślę sobie, o, zapisałam, że wypicie kawy na tarasie w słońcu było przyjemne. No to może znowu wypiję kawę na tarasie w słońcu. Tak? I to okazuje się, że takie drobiazgi nawet, jeśli zaczynamy zwiększać ich częstotliwość, to wpływają na wzrost tych pozytywnych emocji. Ale nie wszyscy mamy swoje poczucie szczęścia właśnie w dużej mierze związane z pozytywnymi emocjami. Powiedziałam, że na to poczucie szczęścia głównie wpływają emocje pozytywne, poczucie sensu i zaangażowanie. I są teraz różnice właśnie osobowościowe dotyczące tego, który ten czynnik jest ważniejszy. I osoby, które są osobowościowo bardziej ekstrawertyczne, czyli takie właśnie otwarte na relacje z innymi, energiczne, ekspresyjne, to te osoby, a i takie, które mają z kolei niski poziom neurotyczności, czyli to tak są stabilnie emocjonalnie się mówi o nich, to te osoby, które są ekstrawersyjne i stabilne emocjonalnie, w większym stopniu budują swoje szczęście na emocjach pozytywnych. Natomiast te, które są mało ekstrawertyczne i raczej introwertyczne, czyli raczej powiedzmy tak zamknięte, bardziej w sobie, analizujące wewnątrz, a nie ekspresyjne i które mają wyższy poziom tej neurotyczności, są mniej stabilne emocjonalnie, one w większym stopniu potrzebują tego poczucia sensu. One trochę nie zauważają właśnie tych pozytywnych emocji i nie czerpią swojego poczucia szczęścia z tych pozytywnych emocji. W większym stopniu im jest potrzebna taka wiedza, co ja w ogóle mam z tym życiem zrobić, tak? I dokąd ja zmierzam i czego ja chcę. No i tutaj w większym stopniu na przykład z takimi osobami, czy takie osoby muszą, żeby uzyskać ten dobrostan, skupić się na tym właśnie wyznaczaniu celów, na określaniu swoich priorytetów, wartości, które są dla tych osób ważne. Dla niektórych to będzie jakiś zwrot ku religii na przykład, tak? A inni będą poszukiwać tych wartości w różnych innych elementach życia, ale to dla nich właśnie będzie istotne, żeby taki sens odnaleźć. Te emocje pozytywne, jak już je odczuwamy, to okazuje się, że one działają bardzo korzystnie na różne sfery naszego życia, na naszą psychikę, na nasze relacje społeczne i też na różne takie właśnie fizjologiczne, fizyczne aspekty, czyli związane są znowu właśnie z tą odpornością organizmu większą, związane są z łatwiejszym radzeniem sobie z trudnościami życiowymi. Te emocje pozytywne są taką szczepionką jakby powiedzmy na to, że potem się coś złego dzieje i ja sobie z tym zaczynam radzić. I one ogólnie sprawiają właśnie, że my mamy ochotę się rozwijać, ponieważ jak jesteśmy w negatywnym stanie, albo wtedy, kiedy coś w nas wzbudzi negatywny stan, na przykład coś nas przestraszy, to mamy ochotę uciekać. Jeśli coś nas zezłości, mamy ochotę zaatakować. Tak? W każdym razie mówi się o tym, że emocje negatywne głównie powodują, że trzeba szybko zareagować i najlepiej tak zareagować w taki sposób, który się już wcześniej sprawdził. Czyli tutaj nie ma trochę miejsca na taki rozwój, prawda? Bo bardziej korzystne jest zareagowanie w taki sposób, którego się już wcześniej nauczyłam, a nawet nieraz taki sposób, którego w ogóle nasz gatunek się w ewolucji nauczył. Czyli jak coś mnie przestraszy, powiedzmy zbliża się do mnie pies z wyszczerzonymi zębami i szczeka, to ja trochę mało mam czasu na to, żeby stanąć i zastanawiać się, czy
uciekać, czy może jednak sprawdzić, czy ten pies ma gładką sierść albo ostre zęby. Tylko muszę po prostu uciekać jak najszybciej. Natomiast jak jestem w pozytywnym stanie emocjonalnym i nic mnie akurat nie niepokoi, to właśnie trochę mam wtedy czas na to, żeby popróbować nowych zachowań, tak, poeksperymentować. Psychologowie pokazują, że wtedy pozytywne emocje pobudzają do eksploracji, tak, czyli takiego badania właśnie otoczenia, tak, do tego poszukiwania nowych informacji, eksperymentowania z nowymi zachowaniami. I to właśnie w tym pozytywnym stanie w dużej mierze jesteśmy w stanie to robić. Też pozytywne emocje, tutaj też psychologicznie bardzo się to silnie pokazuje, są związane z twórczością. Że to w pozytywnym stanie emocjonalnym nasze myślenie jest na przykład bardziej oryginalne, bardziej niestandardowe, takie bardziej twórcze. Z tak rozumianą twórczością, tak, taka giętkość myślenia, oryginalność, niestandardowość, to jest właśnie coś, co w pozytywnym stanie emocjonalnym jest większe. Tak? Chociaż tak potocznie znowu jest, myślę, tak, że twórczość się często kojarzy z negatywnymi różnymi przeżyciami i ich jakimś ujawnianiem. Tak? Natomiast tutaj się, owszem, być może z jednej strony negatywne różne doświadczenia prowokują do tego, żeby jakoś je przeżyć czy przerobić właśnie przez twórczość, ale jakby do tego, żeby zacząć tworzyć, jest potrzebny raczej stan już pozytywny. I jeszcze tym, co jest związane z tym zwiększaniem częstotliwości doświadczania pozytywnych emocji jest z drugiej strony umiejętność radzenia sobie z emocjami negatywnymi. One okazuje się, że też są nam potrzebne, bo bez nich no właśnie nie moglibyśmy na przykład unikać zagrożenia pewnie tak skutecznie, jak to robimy w wielu sytuacjach. Na przykład emocja smutku się często wydaje taką niepotrzebną, tak? Po co my się smucimy? Okazuje się, że ta emocja, jakby taką jej funkcją jest to, żeby dojść do siebie po jakiejś stracie i odzyskać siły na to, żeby po jakiejś stracie kogoś albo czegoś zacząć funkcjonować inaczej, tak? Bez właśnie kogoś albo czegoś. I takie wycofanie w smutku, spowolnienie nawet metabolizmu i tak dalej jest właśnie do tego potrzebne. O, złość ostatnio też ma lepszą sławę, chociaż przez wiele lat złość właśnie miała niedobrą sławę i złość też się okazuje, że jest nam potrzebna, tak? Bo bez złości nie potrafimy się skutecznie obronić. Na przykład jak się na kogoś nie zezłościmy, to może nam wejść na głowę i właściwie my nic nie zrobimy. Także funkcje tych pozytywnych emocji też są. Problem polega na tym, że nieraz one są niedostosowane do współczesnych czasów, bo te emocje ewolucyjnie kształtowały się od dawna i często reagujemy bardzo automatycznie, emocjonalnie i nie zawsze to jest w pełni dostosowane do sytuacji, która nas spotyka i dlatego mówi się, że możemy próbować wpływać na te swoje emocje, tak żeby wykorzystać je jak najlepiej, żebyśmy to my nimi kierowali, a nie one nami. I możemy wpływać na czas trwania emocji, na to, czy ona jest silna, czy słaba. Możemy próbować wpływać na następstwa emocji. Czyli mogę na przykład, co prawda, się na kogoś zdenerwować, ale powstrzymać się przed rzucaniem w niego przedmiotami, tak? Ale mogę powiedzieć to, że jestem zdenerwowana i okazuje się, że to działa trochę lepiej niż gdybym w ogóle to stłumiła. I właśnie chciałabym pokazać Państwu, że po pierwsze ta udana regulacja emocji ma różne adaptacyjne rezultaty, czyli jesteśmy bardziej psychicznie zdrowi, mamy wyższy poziom właśnie tego dobrostanu, lepiej funkcjonujemy interpersonalnie i społecznie, lepiej radzimy sobie z różnymi trudnościami w domu, w szkole czy w pracy. Ale jak to robić? Tak? Pytanie się pojawia. I przeważnie każdy z nas ma jakieś swoje sposoby na radzenie sobie z emocjami.
Psychologowie też proponują różne sposoby, które są mniej lub bardziej skuteczne. Według badań psychologicznych jednym z takich sposobów, który jest jednak najmniej skuteczny radzenia sobie z emocjami, jest tłumienie tych emocji. Tak? Takie nieujawnianie, nieokazywanie tego, co czujemy. I okazuje się, że to tłumienie emocji wpływa właściwie jedynie na to, że na naszej twarzy przestaje być daną emocję widać, ale ta emocja jest równie silna jak wtedy, kiedy byśmy nie tłumili, a nawet takie napięcie psychofizjologiczne, różne właśnie takie wskaźniki związane z pracą serca, czy krążeniowe takie różne sprawy, czy jakieś napięcie skórno-galwaniczne, te wskaźniki napięcia takiego psychofizjologicznego, wtedy, kiedy tłumimy emocje, są wręcz wyższe. Bo to tłumienie wcale nie jest łatwe. Jak się na siłę staramy nie okazywać tego, co czujemy, co z nas próbuje wypłynąć, to okazuje się, że skutek może być wręcz odwrotny i możemy silniej odczuwać jakąś emocję negatywną szczególnie. Tłumienie też okazało się, że nie jest strategią dobrą w kontaktach interpersonalnych. Były takie badania, kiedy ludzie mieli ze sobą rozmawiać i jedna osoba z pary miała tłumić emocje, druga o tym nie wiedziała, to okazywało się, że potem jak ta druga osoba była pytana o to, jak ocenia ten kontakt i tą drugą osobę, tą tłumiącą, chociaż o tym nie wiedziała, to było jakieś takie poczucie nieautentyczności i mówiły te osoby, że nie zaufałyby mocno tej osobie tłumiącej, tak? Czyli jakieś pewnie sygnały my jednak wysyłamy tej prawdziwej emocji, którą odczuwamy, choć staramy się ją stłumić, to dla drugiej osoby to jest w pewnym sensie widoczne, że coś z naszym zachowaniem jest nie tak. I inni ludzie wolą, jak się im okazuje emocje w sposób taki jakiś społecznie akceptowalny oczywiście, ale no, mówienie na przykład o swoich emocjach daje to, że dla innych ludzi staje się czytelne, co my lubimy, czego nie lubimy, co chcemy, czego nie chcemy. I dopóki tego nie powiemy, a to ukrywamy, no to oni mogą się domyślać tak naprawdę, prawda, co my czujemy i te domysły nieraz mogą być niekorzystne. Przychodzi mi taka do głowy sytuacja zdawania egzaminu na przykład przed kimś, egzaminatorem, który ma zupełnie taką właśnie kamienną twarz i niczego po sobie nie daje poznać, tak? I chociaż zaczynam mówić z dużą pewnością, bo czuję się przygotowana, to jak czuję w ogóle, widzę tą twarz kamienną i nie widzę żadnego potaknięcia ani cienia uśmiechu, no to zaczynam mówić coraz mniej pewnie, tak? Coraz bardziej się waham, czy na pewno to, co ja mówię, ma sens, tak? I oczekuję tego, że ktoś właśnie przytaknie, tak, da jakiś znak jakikolwiek, że ten kierunek jest właściwy. I w wielu różnych innych sytuacjach my też potrzebujemy właśnie widzieć emocje drugiej osoby, z którą jesteśmy w interakcji. To też nieraz jest zaskakujące. Niektórzy uważają, że okazywanie emocji to jest słabość, tak? A badania psychologiczne nie pokazują takiego elementu, tak, że to okazywanie emocji miałoby być w jakiś sposób słabością. Tak, jest jakieś takie oczekiwanie, że to zostanie wykorzystane. Tak. To raczej jest często tak, że my nieraz nie potrafimy tych emocji okazać w taki sposób, który druga osoba zrozumie na przykład. Tak. Nieraz najprostsze wydaje się powiedzenie po prostu o tym, co czujemy, a to w takim emocjonalnym stanie bywa niełatwe. Tak? Nieraz bardziej mamy ochotę krzyknąć albo kogoś ocenić, albo zamknąć drzwi i w ogóle uciec z rozmowy, niż powiedzieć, jak się czujemy. Ale to nie jest zależne kulturowo, bo to na przykład z Dalekim Wschodem, gdzie Nieuprzejme jest okazywanie emocji. To prawda, to jest zależne kulturowo. O tym się trochę zapomina i to w ogóle jest bardzo dobre pytanie, bo ja myślę, że w ogóle psychologia taka nasza współczesna to jest taka trochę psychologia zachodu. Tak? Nieraz się mówi, że to jest psychologia społeczeństw właśnie wyedukowanych, bogatych. Jest nawet taki skrót
nie pamiętam teraz, jakie to jest słówko, ale że właśnie bogatych, wyedukowanych, zachodnich, zindustrializowanych, tak, natomiast zapomina się często o drugiej części świata. I rzeczywiście są takie badania pokazujące, że na przykład w Japonii to tłumienie ma mniej negatywne konsekwencje niż w tych zachodnich społeczeństwach. I rzeczywiście jest związane bardziej z taką strategią aprobowaną społecznie i oczekuje się od dziecka, od ludzi, że będą właśnie tacy mniej ekspresyjni w okazywaniu swoich emocji. I do tego jest taka silna wartość dodana, prawda? I to tłumienie nie wtedy ma mniej negatywne konsekwencje niż w społeczeństwach zachodnich. Akurat z Japonią takie są wyniki, ale tak naprawdę tych badań w tamtych częściach wschodnich świata jest znacznie mniej rzeczywiście. Jeśli chodzi natomiast o te skuteczne sposoby radzenia sobie, to na przykład dość skuteczne są takie poznawcze techniki związane ze zmianą interpretacji sytuacji, ale zanim o nich powiem, to powiem o takich łatwiejszych, bo te poznawcze są najtrudniejsze. Że jak chcemy regulować swoje emocje, to na początku w ogóle musimy pozastanawiać się trochę nad tym, w jakich sytuacjach, jakie emocje my odczuwamy. Czyli mieć taką świadomość w ogóle tego, że a tego to ja się boję, to mnie złości, tego nie lubię, a przed tym odczuwam strach. Często to znowu nie jest wcale takie łatwe, tak? Na przykład kiedyś miałam takie doświadczenie, że prowadziłam jakieś warsztaty dla prokuratorów i sędziów. No i właśnie jednym z elementów było to, że oni rozmawiali sobie o tym, w jakich sytuacjach czują jakie emocje. I rozmawiali o różnych emocjach. I też to ćwiczenie robiłam wielokrotnie z różnymi innymi grupami. I jak doszło nagle do strachu, to zapadła cisza. I oni powiedzieli, że oni się nie boją. Ale jak minęła chwila i zaczęli rozwijać się na temat tego, czego jednak się boją, to nie będę Państwu przytaczać tego, co na przykład prokuratowie oglądają często, tak, a nie mają komu nieraz o tym powiedzieć, nieraz kolegom, a też nie zawsze. I okazało się, że jednak się boją, tak, tylko niekoniecznie w pierwszej chwili chcieli to ujawniać, bo w ogóle chcieli zapomnieć o tych obrazach, których się boją. I właśnie, nie zawsze jest łatwo nam w ogóle o taką świadomość tego, co ja teraz czuję i w jakich sytuacjach ja daną emocję czuję. Czyli to byłby taki pierwszy krok. Jak to wiem, to mogę się zastanowić, czy mogę jakoś wpływać w ogóle na różne sytuacje i w związku z tym odczuwanie tych emocji. Czyli jak są jakieś sytuacje związane z emocjami dla mnie takimi negatywnymi albo takimi, których nie chcę odczuwać, to mogę się zastanowić, czy mogę unikać jakoś tych sytuacji, tak? A czy mogę dążyć do takich sytuacji, które są związane z emocjami takimi pożądanymi. To się nazywa wyborem sytuacji. I ten wybór sytuacji może być stosowany do pewnego stopnia, ale wiemy oczywiście, że nie zawsze daje się tak wybierać różne sytuacje i też nie byłoby dobrze, gdybyśmy zawsze wszystkich sytuacji, na przykład, które wydaje nam się, że będą nieprzyjemne, unikali, bo na przykład wtedy, jak mówiłam o tej zmianie, tak, no to byśmy też unikali w ogóle pewnie jakiejkolwiek zmiany i znowu ten rozwój moglibyśmy zablokować, jeśli to by była jedyna droga radzenia sobie z emocjami. Ale nieraz się warto zastanowić nad tym, czy w ogóle ja mogę uniknąć jakiejś sytuacji. Na przykład wiem, że bardzo kosztowne są dla mnie rozmowy z jakąś osobą, a nie jest to ktoś dla mnie ważny, tak? Być może nie muszę wcale spotykać się i rozmawiać z tą osobą, tak? No, jeździmy na wakacje na przykład z osobami, które lubimy, a nie z takimi właśnie, z którymi nam się źle spędza czas, prawda? Raczej jak jakieś zajęcia podejmujemy, no to też staramy się, żeby one się wiązały z jakąś tam satysfakcją, a nie zupełnym jej brakiem. Jak się nie da tutaj na tym etapie zrobić nic i nie da się uniknąć takiej sytuacji, która wzbudza jakieś nasze niepożądane emocje, to możemy się zastanowić, czy zmienić nieco tą sytuację możemy. Tu mi się z kolei przypomina taki przykład, kiedyś mi opowiedział ktoś, pani, która bardzo nie lubiła wizyt u dentysty i to była właśnie taka sytuacja wzbudzająca negatywne emocje, no ale nie dało się całkowicie tego z życia wyeliminować, musiała chodzić do dentysty.
No i w pewnym momencie znalazła bardzo przystojnego pana dentystę i bardzo polubiła chodzić do dentysty. Czyli sytuacja właściwie była bardzo podobna, bo nadal miała zęby naprawiane, ale jednak coś w tej sytuacji było bardziej przyjemnego jeszcze wprowadzone, tak? No, w ten sam sposób możemy się zastanowić na przykład nad tym, czy jak mamy do przeprowadzenia nieprzyjemną rozmowę, to nie możemy tego zrobić w jakichś bardziej przyjemnych okolicznościach, tak? Albo pójść przygotowanym na tą rozmowę, tak? Czyli zrobić coś takiego, co zmieni trochę tą sytuację. Możemy też kierować swoją uwagą. No i tutaj właściwie chodzi głównie o tak zwaną dystrakcję. To trochę tak, jak się zamyka oczy na horrorze, jak coś strasznego wyskakuje nagle. No to możemy też trochę właśnie zamykać oczy na różne nieprzyjemne sytuacje, które się zdarzają, albo odwracać uwagę, tak? Czyli powiedzmy tutaj ktoś coś mi mówi, że niepozmywane jest i w ogóle tak, zostawiłam po sobie bałagan, a ja włączam telewizor i słucham jakichś ciekawych audycji sobie, tak? Albo radio. I no, to też jest tak, że to nie do końca może być skuteczne. Wtedy, kiedy sytuacja jest dla nas jakoś osobiście istotna. Na przykład nie chcę sobie z kimś zepsuć relacji, tak? Ale wtedy, kiedy no właśnie, na przykład oglądam jakieś zdjęcia nieprzyjemne i to w ogóle mnie nie dotyczy, tak? No to rzeczywiście mogę zamknąć oczy albo właśnie oglądam film, tak? Wtedy, kiedy mało mnie dotyczy sytuacja, a jest silna emocjonalnie, to ta dystrakcja jest często stosowana i skuteczna. Ale jeszcze są takie tutaj też z tego poziomu regulacji strategie, jak na przykład fantazjowanie albo taka ucieczka we wspomnienia. I jak prowadzę różne zajęcia, to nieraz uczestnicy opowiadają właśnie, że jak idą na przykład nie wiem, do prezesa na rozmowę, to wyobrażają sobie go wcześniej, jak siedzi na toalecie. Ja osobiście tego nigdy nie robiłam, ale podobno niektórzy tak robią, tak, żeby wtedy się przestają bać tego prezesa albo jakoś staje się bardziej ludzki, tak, i chętniej wchodzą na tą poważną i trudną rozmowę. No może to jest taki ekstremalny przykład, ale zauważcie Państwo, że nieraz rzeczywiście, nie wiem, jedziemy sobie autobusem i jest ciasno i nie wiem, albo za ciepło, albo za zimno, albo coś i możemy sobie przynajmniej stać i myśleć o czymś miłym, prawda? Albo patrzeć w okno i oglądać, co tam się dzieje. I to też jest dystrakcja, także nie skupiamy się na tym, co jest nieprzyjemne i nie zaczynamy właśnie jeszcze tego nasilać i mówić, ojejku, tak gorąco i kiedy ja wyjdę i właściwie ile ten autobus już jedzie i kiedy to się skończy, tylko odwracamy uwagę od tego autobusu i tłumu i tak dalej i skupiamy tą uwagę na czymś innym. No i dochodzimy do tej, tak jak powiedziałam, najtrudniejszej metody, którą jest zmiana interpretacji sytuacji. I w tej metodzie chodzi o to, żeby pomyśleć sobie, czy dana sytuacja, która wzbudza nasze emocje, ma jakieś inne jeszcze aspekty niż ten, który my w pierwszej chwili zauważamy. Też przykład taki dentystyczny podam, że można się skupiać idąc do dentysty na tym, że będzie bolało. No i wtedy głównie strach się w nas pojawia. Natomiast można powiedzieć sobie, no będzie bolało, ale to będzie krótko trwało i jak wyjdę, to będę mieć zdrowy, piękny ząb. Tak? I to powinno trochę pomóc. Ale z takiej mojej dziedziny przykład, który ja akurat na sobie przetrenowałam, więc mogę powiedzieć, że działa, jest taki, że na przykład jak dostajemy jakąś negatywną informację zwrotną, akurat jak się pracuje na uczelni i pisze artykuły naukowe, to często te artykuły są odrzucane albo dostaje się negatywną recenzję i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. No i można taką negatywną recenzję potraktować jako właśnie taką negatywną informację o sobie. Tak? Skoro to mój artykuł jest źle oceniony, to znaczy, że ja jestem do niczego. No i to pewnie niezbyt dobrze na moje emocje robi, tak? I niezbyt dobrze też dla artykułu wtedy jest. Natomiast mogę sobie pomyśleć, no właściwie w tej negatywnej recenzji jest mnóstwo wskazówek do tego, jak ten artykuł poprawić.
Tak? I ona nie jest tak naprawdę atakiem na mnie. Ona dotyczy tego artykułu, który jest jakimś produktem. I teraz jak ja przysiądę i wprowadzę te poprawki, no to może być wręcz lepiej, a nie gorzej. Czyli chociaż początkowo ta sytuacja może być nieprzyjemna i negatywna, to mogę się zastanawiać nad tym, czy coś jednak mogę z niej wyciągnąć. Tak? I wtedy moje emocje nagle się osłabiają. I te zmiany interpretacji sytuacji rzeczywiście często są bardzo skuteczne, natomiast to musimy trenować i ćwiczyć, tak? Czyli za każdym razem, jak coś się przydarza, na przykład negatywnego, no to musimy się zastanawiać, czy to jest tylko negatywne, czy może coś w tym jest jeszcze innego, czy ja na pewno dobrze interpretuję tą sytuację i tylko taka jest możliwa interpretacja, czy są jakieś inne. Taki przykład mojej koleżanki. Powiedzmy, że umówiliśmy się z kimś, że zadzwoni do nas dzisiaj o 14, tak? No i jest 18 i nie zadzwonił. Jak ja mogę tę sytuację rozumieć? No mogę pomyśleć, że mnie lekceważy, tak? I się zdenerwować. Mogę pomyśleć, że może coś się stało i się niepokoić. Ale mogę też pomyśleć, że może się rozładował telefon i wziąć za telefon i też spróbować zadzwonić na przykład sama, tak? Czyli tak naprawdę tych możliwych scenariuszy jest bardzo wiele. Nam zazwyczaj jakiś jeden pierwszy przychodzi do głowy i jakieś emocje już wzbudza. Warto się zastanowić nad tym, czy nie ma innych możliwych scenariuszy. No i powiedziałam też o tym, że później jak już emocja powstaje, no to jeszcze możemy próbować zmienić reakcję. I tutaj możemy stosować na przykład różne techniki relaksacyjne, oddechowe. Aktywność fizyczna jakakolwiek też bardzo dobrze działa, jak już jakaś emocja powstanie. I no, jedyną właśnie taką tutaj przebadaną, niezbyt dobrą strategią jest to tłumienie emocji. Tu miałam powiedzieć. I jak powiedziałam już o emocjach i o tym właśnie, co na ten emocjonalny aspekt tego poczucia dobrostanu, czy dobrostanu się składa, no to jeszcze mówiłam o tym, że jest to ten drugi filar, to poczucie sensu. I tutaj okazuje się, badania pokazują, że to poczucie sensu uzyskujemy wtedy, kiedy realizujemy takie cele, które łączą w sobie trzy elementy. Łączą w sobie przyjemność, czyli robimy coś, co jest dla nas przyjemne, robimy coś, co jest dla nas w życiu ważne i jednocześnie coś, do czego czujemy, że mamy predyspozycje. To mogą właśnie być takie osobowościowe predyspozycje, niekoniecznie jakieś takie talenty czy wyuczone kompetencje, ale na przykład to, że uważam, że mam łatwość rozmawiania z innymi ludźmi, tak? I to może być taka moja predyspozycja. Albo nie wiem, co jest, często się uśmiecham i to może być moja predyspozycja, ale może być oczywiście też tak, że mam świetne zdolności matematyczne i to jest moja predyspozycja. Także one mogą być bardzo różne, te nasze mocne strony, to co nam dobrze wychodzi. I jak właśnie robimy coś, co łączy w sobie te trzy elementy, czyli jest dla nas przyjemne, ma dla nas wartość i czujemy się w tym swobodnie, wychodzi nam to z łatwością, jakoś czujemy, że to nasza predyspozycja, no to wtedy uzyskujemy największe to poczucie sensu, które właśnie składa się na dobrostan. I mówiłam troszkę o emocjach, tutaj właśnie mamy taki ten element poczucia sensu, natomiast jeszcze co z tymi predyspozycjami właśnie, które tutaj są wymienione. Psychologia pozytywna zidentyfikowała, powiedzmy, takie 24 siły charakteru, takie nasze, powiedzmy, właśnie cechy, które się układają w 6 takich grup nazywanych cnotami. Te 6 cnót to są człowieczeństwo, powściągliwość, mądrość, odwaga, godziwość i transcendencja. No i są takie właśnie cechy, które się na nie składają, na przykład na człowieczeństwo składa się dobroć i miłość, na odwagę, waleczność, autentyczność, wytrwałość, one wszystkie mają swoje definicje. No istnieją też takie kwestionariusze, które są stosowane do tego, żeby odkryć w sobie te cechy. No chociaż można też próbować na przykład zastanawiać się, co do tej pory w doświadczeniu robiliśmy i czy z tego jakoś wynika właśnie to, jakie my mamy te swoje siły charakteru. Ale
istnieje rzeczywiście na to sposób diagnozy, specjalne kwestionariusze albo też można te siły charakteru diagnozować podczas takich treningów, które są przez psychologów pozytywnych organizowane. I później właśnie jak te siły nasze charakteru zidentyfikujemy, no to można się zastanawiać nad tym, jakie są takie różne obszary życia, w których ja mogę te siły teraz próbować jakoś realizować, tak? Gdzie ja mogę się rozwijać właśnie, żeby wykorzystać ten swój potencjał, tak? Bo okazuje się, że najwyższy jest znowu ten poziom dobrostanu i najłatwiej mi się rozwijać, jeśli zidentyfikuję te siły charakteru, jeśli robię to, co jest zgodne tak naprawdę ze mną. I coś tutaj jeszcze. Aha, i na koniec chciałabym o tych wynikach związanych z mózgiem powiedziałam. Natomiast chciałabym Państwu pokazać jeszcze taki zestaw 10 narzędzi, które sprzyjają temu dobrostanowi psychologicznemu, budowaniu swojego takiego poczucia sensu i poczucia szczęścia. I pierwszym z nich jest taka ciekawość i akceptacja tego, czego doświadczamy. Tak, żeby oczekiwać różnych rzeczy raczej z ciekawością niż z obawą, tak? Że myślimy sobie, oj, co jutro się znowu wydarzy fatalnego, tak? A możemy sobie myśleć ciekawe, co jutro przyniesie. Ale też akceptacja tego, co doświadczamy, oznacza, że nawet jeśli się dzieje nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, no to możemy właśnie myśleć sobie, tak, że to jest element życia, że są chwile lepsze i gorsze, że pewnie no, te gorsze też mijają i zastanawiać się właśnie nad tym, czego możemy się nauczyć, prawda? A nieraz też dać sobie przyzwolenie na przykład na przeżycie też tych gorszych chwil, tak? Też teraz mi się to skojarzyło z tym, że są takie nowe badania nad strategią akceptacji jako strategią regulacji emocji. No tak przychodzi właśnie ze wschodu, tak, w związku z też taką trochę modą na medytację, uważność, ale rzeczywiście badania pokazują, że jeśli my niektóre swoje emocje, na przykład smutek, akceptujemy i pozwolimy mu chwilę trwać, też nie skupiając się na nim specjalnie, ale nie obawiamy się tego, że on w ogóle jest i nie próbujemy go na siłę zwalczyć, no to ten smutek szybciej odchodzi niż wtedy, jakbyśmy coś robili i mówili, no kiedy w końcu mi przejdzie ta chandra albo kiedy mi przejdzie to, że się źle czuję. I okazuje się, że ta akceptacja właśnie też może działać pozytywnie na to, żeby się uporać z jakimiś i negatywnymi emocjami. No i jako ten drugi punkt mamy to, co już tutaj kilkakrotnie padało, czyli takie więzi społeczne, więzi z innymi i to, że możemy starać się być troskliwymi, obecnymi, udzielać wsparcia, ufać innym. Też przychodzi mi właśnie do głowy, wczoraj miałam taką rozmowę na zajęciach o zaufaniu, tak, i rozmawialiśmy o tym właśnie na przykład, jak ogólnie mamy taką postawę braku zaufania do innych, tak? I trochę myślimy, że właściwie wszyscy ludzie są potencjalnymi złodziejami albo przestępcami, tak? To trudno trochę oczekiwać wtedy tego, że ci inni ludzie będą chcieli z nami budować miłe relacje, tak? No bo oni też odbierają jakiś rodzaj wysyłanych przez nas komunikatów na swój temat i mogą nie mieć ochoty wchodzenia w te relacje, prawda? Czyli można nie zakładać, jaki ktoś jest i wtedy na pewno łatwiej z kimś relację zbudować. Na pewno zakładanie, że coś może być nie tak, może być utrudnieniem w jakiejś komunikacji, budowaniu relacji. Tu jest jako jeden z postulatów też coś takiego jak dzień życzliwości w tygodniu. Badania pokazały, że pomaganie innej osobie i właśnie no takie bycie dla kogoś wsparciem bardzo też pozytywnie działa na nas i tym bardziej pozytywnie działa, im bardziej to jest jeszcze skumulowane, tak? Czyli na przykład kilka takich
aktów życzliwości jednego dnia działało lepiej niż jak one były rozłożone na cały tydzień. Tak? Taka kumulacja, dlatego właśnie tu się pojawił taki postulat dnia życzliwości, ale to nie oznacza, że należałoby unikać bycia życzliwym i pomocnym w inne dni oczywiście. Można też podważać negatywne myśli swoje i przez takie pytanie, jakie są tak naprawdę fakty. Tak? Często mamy takie przekonania, mówi się o nich takie niesłuszne na swój temat, które są jedynie naszymi przekonaniami, a tak naprawdę nie mają trochę poparcia w faktach. No i właśnie można się tutaj zastanawiać, tak? Czy to moje przekonanie na przykład... Takim przekonaniem może być nic mi się pewnie nie uda, tak? Albo nie wiem, na pewno ktoś mnie nie lubi na przykład, tak? I myśli o mnie źle. Możemy się wtedy zastanawiać nad tym, czy mamy tak naprawdę właśnie jakieś przesłanki, jakieś fakty, które wskazują na to, czy jest to bardziej nasz sposób myślenia. Dystraktory, to już Państwu mówiłam, tak, że nieraz właśnie odwracanie swojej uwagi od czegoś może nam pomóc uwolnić się od jakichś zmartwień. Na przykład jak jakaś sytuacja się przedłuża, prawda, i trochę czekamy na jakieś rozwiązanie jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, no to właśnie zamiast czekać w takim niepokoju, można wtedy próbować zająć się czymś innym. Bycie blisko natury jest czymś też, co okazało się skutecznie tutaj działać. Wykorzystywanie tych swoich mocnych stron, poznawanie ich i wykorzystywanie. Medytacja, która, no tak jak powiedziałam, już coraz bardziej do tego naszego zachodniego świata wkracza, natomiast no też często się medytację zestawia z modlitwą, tak? Bo jakby no, to są podobne czynności. I też stworzenie rytuału wdzięczności. Tutaj chodzi właśnie o to takie zapisywanie sobie codziennie, za co ja jestem wdzięczna. Niektórzy mówią o tak zwanych słoikach szczęścia. Jest taka metoda słoika szczęścia, że stawiamy sobie gdzieś w mieszkaniu najlepiej duży słój i codziennie właśnie na karteczkach oddzielnych zapisujemy sobie te rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. One też się mogą powtarzać, ale na początku jest trochę trudno, później się okazuje, że nagle jesteśmy za bardzo wiele rzeczy wdzięczni i wrzucamy sobie do słoja te karteczki. No i po pierwsze miło jest patrzeć, jak one rosną, jak tego jest coraz więcej, tak? I wtedy widzimy, jednak jest dużo tych, więcej niż sądziłam, tych dobrych momentów albo tych rzeczy, za które jest się wdzięcznym. No i fajnie jest później też to na przykład co jakiś czas sobie wysypać, przejrzeć, zobaczyć, tak? Zobaczyć, że rzeczywiście na przykład z datami, jak się zapisuje, to też jest taki efekt, że rzeczywiście nie pamiętałam, co się wydarzyło 21 stycznia, tak? A to był na przykład bardzo miły dzień i jakieś rzeczy, za które jestem wdzięczna, stały. Właśnie nie powiedziałam o tym, że psychologia pozytywna też w badaniach pokazała, że właściwie na każde jedno jakieś negatywne zdarzenie i negatywną emocję potrzebne są aż 3 pozytywne, żeby zneutralizować powiedzmy te negatywne. Tak, jakby ta siła też negatywnych właśnie zdarzeń jest przeważnie taka większa dla nas. Bardziej przyciąga uwagę, bardziej pamiętamy różne negatywne rzeczy i dlatego o te pozytywne nieraz tak trzeba się zatroszczyć, tak? Jakoś sobie właśnie je przypomnieć, zapisać, przeżyć, podzielić się z kimś, to też dobrze działa, bo te negatywne i tak się same upomną o to, żeby o nich pamiętać. I ostatnia rzecz, też okazuje się, że dobrze działa takie odkrywanie swoich marzeń i celów, ale też wizualizowanie sobie przyszłości. Tak zastanawianie się, gdzie ja chcę być na przykład za miesiąc, za rok, za 2 lata, za 5 lat. Jak ja chciałabym patrzeć później wstecz na przykład na to, co się zdarzyło przez ostatni rok. Tak? I może to pomóc w odkrywaniu tego, co jest moim celem. Tak? I jak już taki cel mamy, no to też są różne sposoby, które mogą zwiększać szanse realizowania danego celu. Tak? Można sobie też rozpisywać ten cel na jakiś plan, jakąś drogę dojścia do tego celu.
No w każdym razie okazuje się, że my w dużej mierze bardzo poprzez swoje myśli i działania wpływamy tak naprawdę na to, czy osiągamy ten dobrostan, czy się rozwijamy. I to, co jest nam dane w postaci genów, w postaci cech, które posiadamy, a nawet w postaci warunków takich życiowych, zewnętrznych, to tak około 50-60% powiedzmy tego, co ogólnie może wpływać na nasz dobrostan i rozwój, a drugie 40-50% to właśnie tak naprawdę to, co my myślimy i robimy w taki sposób z wyboru już, tak, co decydujemy się zrobić i myśleć o różnych sytuacjach. Jeszcze też Państwu powiem, jak jeszcze mówię o tym myśleniu, że takie też nowe badania wykorzystujące metody sprawdzania aktywności mózgu pokazują, że w ludzkim mózgu to samo się dzieje, jak dostajemy słabym prądem elektrycznym w rękę ukłucie, powiedzmy tak, jak wtedy, kiedy tylko ktoś nam mówi, że za chwilę dostaniemy tym prądem elektrycznym. To samo się dzieje w mózgu, tak? No i teraz można to przełożyć oczywiście na myślenie o tym, że jeśli ja widzę przyszłość w kiepskich kolorach, tak? I myślę sobie, że jutro pewnie się coś wydarzy, albo wsiadam do samochodu i myślę, że pewnie będę mieć stłuczkę, tak? To naprawdę nie jest już tylko magiczne myślenie, rzeczywiście dla mojego organizmu jest prawie tak samo, jakbym przeżywała już to, co tylko sobie myślę, więc myślę, że też warto w drugą stronę się zastanawiać właśnie nad tym, że te pozytywne oczekiwania mogą też wpływać na nasze ciało pozytywnie i nasz mózg może się do nich pozytywnie przygotowywać też. To chyba wszystko. Dziękuję.